Witajcie widzowie, ja nazywam się Cajmek i witam was w drugim odcinku z Wyspy Mrozu, część druga. Otóż widzowie, jak dobrze pamiętacie, co się działo w ostatnim odcinku, byliśmy tutaj do tego obozu i w dzisiejszym odcinku wybieramy się w kolejne miejscówki. I jedna ważna rzecz, czekajcie, bo ja tu miałem wiadomość. No SNK dzięki za i Rembex dzięki za napisanie mi w poprzednim odcinku, że żebym załączył teksturpaki. Po prostu ich nie włączyłem, musiałem zapomnieć całkowicie, więc dzięki za napisanie mi komentarza o tym. No i co? No i teraz co lepiej wygląda, no. No i też ten drewniany miecz też ciekawie wygląda i tak jak mówiłem, w ostatnim odcinku dostaliśmy informację o tym, że ci goście dalej wyruszyli na północ. Wążając na zachód, zapewne poszlibyśmy śladem tych tajemniczych osób i zrobimy tak, że pójdziemy na zachód. Ja pozwolicie, że zrobię sobie tak i tak. Jeśli komuś się tu nie podoba, to no, to przepraszam za to, ale wiecie, po prostu ja mam czasami problemy z... Czasami mam po prostu problemy z dokładnym, a nie, ale te zorze polarne wyglądają po prostu przepięknie. A, zaraz, właśnie, łatwy. No, świetnie to wygląda, dobra. Więc tak, jest klimacik. O kurna, mi się trudno przyzwyczaić do tych tekstur, ale może. Dobra, idziemy na zachód, tak jak było to zapisane w dokumencie. Obóz rebeliantów, kurna. Nie, czekajcie, bo tak się nie da. Sorry, że wyłączam, ale po prostu ja chcę zacząć ten obóz rebeliantów. Like for sake really. Czekajcie, bo ja chyba coś się to wyczytałem. A, że chyba do przodu trzeba iść. Yep, I'm stupid. A może jednak nie jestem stupid. Or maybe I am stupid, dobra. Nic tu nie ma. Chyba trzeba iść dalej do przodu. A, i sorry za to, że wyłączam, ale no wiecie, no. Jestem tu dla eksploracji, no. Ale teraz już teraz będziemy grać normalnie na łatwym. Od tej chwili. Od tego momentu. Teraz trzeba iść tak dalej, iść się na zachód. Pytanie, czy ja idę dalej na zachód? Nie, tym razem teraz idę nie w tą stronę, co trzeba. Okej, powinniśmy powoli dotrzeć do tego miejsca. A, i dzięki za napisanie Rembex pod odcinkiem, znaczy pod ostatnim chyba odcinkiem Wyspy Mrozu pierwszej części. A dokładnie pokazania piosenek, które grały właśnie u... Znaczy, muzyka jaka przygrywała przy odcinku właśnie. Przy odcinkach Wyspy Mrozu u Roxem B. Jestem ci bardzo wdzięczny. I chyba one nawet nie są chyba copyright. Tak mi się wydaje oczywiście. O, shoot. Wiem, że to trochę marnowanie ammo, ale no wiecie, no po prostu nie mogę. Peace Village. Pokojowa wioska. Szybko radam, rozpocznę zadanie, podejść do mieszkańca i wtedy rozpocznie się zadanie. Jest potwierdzenie, czy chcesz je zapewne zacząć. Gra zapisana, okej. Okay. Zapisana gra. Punkt enter, czas. Rozpiska w obiektów. Rembex, I think you put something there.
to nic. Miło wiedzieć, że twórca, no. Witam, witaj Honf. Sorry, Silk, widzę, że pracuje, ale no. Nie, to spokojnie, to nie jest nic takiego. Wiadomo, że czasami po prostu się o takich rzeczach zapomina, ale no. Taki easter egg, jakbym powiedział trochę, że to jest. Sprzedaż. 11 węgla żelazy mieć, kurde. To jest coś. Tutaj za żelazo i złoto ekwipunek. A u pana jedzenie. Dobra. Co my tu mamy? A, tutaj mamy questa. Tutaj chyba jest medyk. Medyk, tak. Zarządca George. I tak, zobacz, mamy tu tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I guess 6 questów. Nie, dziękuję, nie mi się podoba. Tak. 6 questów, okej. No to tak, w dzisiejszym odcinku posiedzimy sobie w Peace Village i porobimy questy. W następnym odcinku wrócimy z powrotem do miejsca tamtego, którego byliśmy i pójdziemy na północ. Co wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł. I zaczniemy od questa pana. Czekaj, zjem. I zaczniemy od questa pana Nopes. I ammo. Witaj, jestem na Nopes. Zaczekaj chwilę, mam pracę dla ciebie. Obiecuję, że zapłacę sobie. Zaakceptuj zadanie. I guess I can't. Okej. Okay. Ja mogę w ogóle. Chyba nie mogę u tego pana robić questu. Questa. No tak, to sobie cię mnie wynagrodzisz. I zaakceptuj zadanie. Dobra, najprawdopodobniej tutaj coś się komendy, ale dobra, no nic. Mam jeszcze tutaj parę innych questów, które możemy zrobić. Na przykład u pana George'a. Kim jesteś? Nigdy cię tu nie widziałem. Nazywam się Simon, jestem rozbitkiem na tej wyspie. Miło mi cię poznać, Simon. Nazywam się George. Kieruję tym obozem od początku tej apokalipsy, która się tutaj wydarzyła. Co masz na myśli? Pół roku temu średnia temperatura wynosiła tutaj 20 stopni na plusie. Po kilku dniach ta temperatura spadła do minus 30 stopni. Wszyscy uważamy, że to znowu sprawka Snow. Rozwalili już jedną wyspę, teraz ta jest ich ofiarą. Przez tą katastrofę cała przyroda zamarła, plony wszystkich rolników przepadły, większość ludzi straciła dach nad głową. Dlatego stworzyłem ten obóz, żeby każdy mógł się tutaj zatrzymać i odpocząć. Rozumiem, mam jeszcze jedno pytanie. Wiesz może co to obiekt zero? Jedyne co słyszałem o tym obiekcie to to, że powstaje lub już powstał w niewiadomym miejscu na tej wyspie. Prawdopodobnie mam tam Snow macza w tym palce. Wiele ludzi po otrzymaniu tej wieści spanikowało i uciekło do bunkru. Ślad niestety po nich zaginął. Dobrze, jakie są wasze dalsze plany? Macie zamiar pozbyć się Snowy z tej wyspy? Jesteśmy grupką kilku ludzi, nie mamy żadnych szans w starciu z silnie uzbrojonymi najemnikami Snow. Jedyne co możemy zrobić to sprawić to, co tych co mają chęci do walki, dając im dach nad głową i pożywienie. Wydaje mi się być jednym z takich właśnie ludzi. Masz rację, moim celem jest doprowadzić to wszystko do końca, aby nikt nie musiał umierać. To naprawdę altruistyczne podejście, Simon. Niestety nie mogę ci nic zaoferować. Spróbuj pogadać z tutejszymi ludźmi. Może szukają kogoś, kto wykona dla nich jakieś zadanie. Dobrze, Simon, nie będę ci dłużej przytrzymał. Życzę ci powodzenia w podróży, aby Bóg miał u ciebie w opiece. Dziękuję, George, wzajemnie. Dobra. Dzięki, panie George. My se tu jeszcze pochodzimy, więc tak. Mamy pana Jerego. Witaj, nie znam, mam prośbę. Mógłbyś przynieść mi 5 przekaźników? Jestem... teraz bardzo zajęty i nie mogę tego sam zrobić. Jeżeli mi pomożesz, to otrzymasz korzystną nagrodę. Wait. Dax, chodź tu, Dax. Witaj, nazywam się Dax, jestem tutejszym historykiem. Chcesz się czegoś dowiedzieć? Co to za miejsce? Znajdujemy się w byłym zniszczonym kompleksie robotniczym. Aktualnie jest to baza rebeliantów sprzeciwiających się reżimowi Snow. Okej, okay, warto wiedzieć. Co tam jeszcze od ciebie możemy? Co to za wyspa? Znajdujemy się na małej wyspie na południu od wyspy Alpha. Nazywa się Sigma. Stała temperatura w tym miejscu wynosi w przybliżeniu 20 stopni na minusie. Wyspa była kiedyś miejscem pierwszych eksperymentów organizacji Snow. Opuścili ją lata temu i teraz to cmentarzysko ich budowali i dawnych ambicji. Good morning, my gal. O, zaraz, Dax. To jest waszym przywódcą. George LeBond, już wiem. Znasz Charlesa Newtona, owszem, znam Charlesa. Wcześniej nie nauczyli, się nie... Okej.
Słyszałeś coś o wysadzeniu Danika w fabryce? To jest tak wysadzenie w fabryce skutecznie, że został zaplanowany wykonany przez samego George'a. Nic więcej nie potrzebuję, dzięki za pomoc. Okej. Okay. A pan ma też questa? Witaj, przechodzi, mam do ciebie ważną prośbę. Okej, okay, chyba wygląda na to, że żadnych questów nie zrobimy, bo nie mam uprawnień do użycia tej komendy. No nic. O, dzień dobry. Zobaczę sobie wasze mieszkanie, bo jestem bardzo zaintrygowanym miejscem, w którym wy tu żyjecie. No, ciekawe, czekajcie, wyciszę troszeczkę. No nic, wygląda na to, że coś z questami jest nie tak, albo po prostu nie mam jakichś dostępów do komend. Nie wiem, czemu tak jest. Ale okej, okay. Ważne, że mogę korzystać ze sklepu, tyle dobrze. O. O, nawet nie zauważyłem. To są komparatory, narzędzie NPC, pszenica. Pszenicę to sobie wezmę. No kto wizję też wezmę. Pochodnie. Ilof. I don't know. Coś, nie. Sorry, Rębek, jeśli trochę rzeczy podbiorę sobie, ale obstawiam, że niektóre rzeczy miały być w tej skrzynce po prostu, albo po prostu zostawię się przypadkiem. No się nie poradzi, każdemu się czasami coś takiego zdarza. Amunicja do Makarowa, a Makarow kosztuje tyle. Amunicja do Colta. No trzeba żelazo zbierać. Co mogę od pana zdobyć? 6 węgla za... Nie, o tak. O. O, no i fajnie. No i co ja tu mogę do stroju kupić? Spodnie by mi się przydały. Czy ma pan coś takiego jak spodnie? Ma pan, tylko mnie no to nie stać. Jest French Gigant Jacket, Juggernaut Body Armor, ale za ciężki. Szybkość zmniejsza, jest Smoke Protection i Night Vision. No nic za bardzo nie, nie kupię. Dobra, to sobie to też miejsce zapiszę. Pozwolicie, że sobie zrobię ten screena. Żeby się zapamiętać, że tutaj byłem. Bo obstawiam, że tutaj na razie nic za bardzo nie zrobię. Patrząc na to, że są niestety takie, a nie inne problemy. Dobra, czekajcie, zbiorę sobie troszeczkę drewna. Może coś mi się uda kupić w tutejszym miejscu. Canalization, my friends. Jest tu jakieś wejście? A nie, dobra, już wiem. Tędy woda się wylewa. Ale niestety wszystko zamarzło, dobra. To ma jak największy sens, dobra. Trzeba teraz wrócić tam do bazy, zobaczyć co tam jest. No kurczę, szkoda, że nie mam uprawnień do komendy. Niestety questów nie zrobię. No nic. Nic. Dobra, wracamy. A, zaraz, miałem drewno zebrać, właśnie. Pozwolicie, że zbiorę sobie troszeczkę drewna. I to chyba chodzi o to drewno. I to jest dębowe, tak. Dobra, zbierzemy sobie trochę tego drewna. A to jest świerkowe. Nie, świerkowe nie potrzebuję. Bardziej mi jest potrzebne takie drewno. Okej, okay, zbierzemy sobie niewiele, bo ja chcę, wiecie, już bardziej pójść. Pójść i szukać Our Friendo. Tam iść bardziej na północ. Oj, to coś czuję, że nie będzie. Koniec, dobra, idziemy. Bardziej góra. Nie mam drewno. Tutaj prawdopodobnie tyle starczy. Poza tym zawsze mogę tutaj wrócić po resztę. Okej, okay, raczej powinno starczyć. Wracamy do, wioski.
Takiego obrotu spraw to ja powiem wam, że się nie spodziewałem. Że nie będzie działać w ogóle ten. Okej, to zaraz wrócimy na ten, na dalszą drogę. Tylko weźmiemy sobie troszeczkę węgla i sobie sprzedamy węgiel. I zobaczmy jakieś spodnie. Dzień dobry, chciałbym spodnie, dziękuję, spec na spodnie. Nie! Pozwolisz na chwilę? Bo mi spodnie wyrzuciłeś. Masz, proszę. Co ja mogę jeszcze u ciebie kupić? Widzę, że węgiel to jest towar na wagę złota. Czy tam żelaza. Zobaczmy, marine hat. Nie no, chyba, bo ja mam ten British helmet, to zawsze mogę wrócić. Mołotow cocktail. Ciekawe, mógłbym z niego skorzystać. A wezmę sobie. Nie zaszkodzi, dobra. To chyba na razie mogę wyjść z tej wioski. Trzymaj się, stary. Mam nadzieję, że będzie ci miło. Dobra, no to co? Chyba wracamy w takim razie na... powrotem na tamtą wyspę, bo chyba niestety będę mógł się zrobieniem questów troszeczkę, że tak powiem, w tyłek posałować. I chyba tam było o północy. Będzie trzeba iść na północ. Dobra, widzę, że idę w dobrą stronę, bo widzę ten cały znacznik. Tak ja sobie to nazywam. Tam chyba był obóz, ale chyba nie poszło tym ludziom za dobrze. Nie, ale ta susza polarna jest epic, wam powiem. Wiem, że to któraś modyfikacja za to odpowiada, bo grałem już na paru modpakach i ja wiem, jak to wygląda, także... Nie, ale ten efekt zorzy polarnej po prostu jest dla mnie epicki. Chciałbym sobie kiedyś zobaczyć. Powiem tyle, jeśli Creeper do mnie podejdziesz, to dostaniesz Skolta. This is America. You got the stipend. O tak, piesek. Zostań moim zwierzakiem, tak. Atakuj. Nie masz, piesku. Zatakuj go. Tak, dobrze, mój piesku. Czekaj, bo to ci się przyda, żeby cię nakarmić. Pamiętaj, piesku, this is America. You got the sleepy na... A mogę stąd strzelić? Nie. Za daleko. To se wezmę, czemu? Bo jak się znajdzie kolejny piesek, to zawsze będę mógł sobie zrobić, wziąć drugiego. Chodź, mój towarzyszu, idziemy. To będzie nowy przyjaciel naszego odcinka. Dobra. Chodź, piesku. Dobra, tu jest obóz i idziemy na północ. Czyli tam. No wiecie, no w sumie ja się... nikt by się nie spodziewał, że tak będzie, że... No, dzięki, piesku. Dobra, no to idziemy dalej. Później zobaczymy, jak działa ten koktajl. Mołotowa. Pana Mołotowa. Dobra, zobaczmy. A! Mam pszenicę przecież. Widzę! Krowy! To nie jest to jednak, czego ja jeszcze szukam. Muszę iść dalej na północ, dobra.
Czuję, że za tą górą już znajdę to, czego szukam. Nope. I'm disgusted. Dobra, nie. Okej, jedzenia brakuje, to mogę zrobić sobie chlebek przy pomocy stołu. A później trzeba będzie zrobić bazę. Tam, o, bus. Chyba do tego miejsca miałem podążać. Tak, raczej tak. Jesteś, piesku, przy mnie? Patrz. Jesteśmy. To jest baza snow, czyli super nat. Super nat our worries. Co? Przykro mi, to jest... Tak sobie wymyśliłem, bo nie miałem lepszego pomysłu, co wymyślić z tego. Dobra. Więc tak, po pierwsze, nie wyrzucaj spodni, a miałem je założyć właśnie. Więc tak, po pierwsze patyk. Po drugie robimy z tego to, a później robimy tak. I tak oto tak łatwy sposób możemy się pozbyć tego, a wziąć to. A co się ja mówiłem, że trzeba wziąć? A nie, miałem zobaczyć, dobra, chodź, piesku. Zobaczymy, czy tu jest jakieś wejście. No cóż, odcinek będzie długi, bo widzę, że... Nie spodziewałem się, że nie będę mógł robić questów. O, dzień dobry, panowie. Zginę w twoich snach. Nie, pies krzyżujący. O, boniu, dawaj. Dawaj, Halina. Dawaj mnie jedzenia. Ale skurczybyki biją. Ja nawet się nie spodziewałem, że tak mocno po dupie dostanę. O, okej, pochodnia. Teraz to oświetlimy, żeby mi się żadne potworki nie zespełniły. Okej, jesteśmy przy bazie snow. Drogi piesku, ponieważ mi nie pomogłeś, nie dostaniesz jedzenia. Nie no, ja sobie robię, dostaniesz, ale na razie to widzę, że... Na razie nie potrzebujesz, dobra. To wyrzucę, bo to mi niepotrzebne. A, to miałem przeczytać, to czekajcie, my to... O, tutaj, przed drzwiami, bo zaraz obstawiam, że będziemy tam chodzić. Dobra. Brak prądu. Od wczoraj w górnej części bunkra nie działa prąd. Skontaktowałem się z Harem, by naprawić tą usterkę. Może muszę złożyć raport nadzorcy, tak by na niej nam kazał. Okej. Plan Wyspa Mrozu 2. Lokacje: statek, latarnia morska, obozowiska najemników, osada rebeliantów, opuszczona fabryka skuterów śnieżnych, fort, opuszczony schron, opuszczona kopalnia, metro, laboratorium Charlesa Newtona, mała, plus małe stacje do zatrzymania się. Okej. Okej. No to ciekawie, to na pewno będę musiał sobie zostawić. Nie wiem, czy te dokumenty muszę zostawić, ale na pewno zostawię. Rozpiska obiektów. A punkty ostatniej szansy, okej, dzięki. Panie Nopes. What ty? Co ty tu robisz? Dojedź go! Dawaj! No. Dobra, to mi się nie przyda. Chodź, piesku, idziemy do tego obiektu. Dzień dobry. Nie powinno mnie tutaj być, wiem. Możecie tu do mnie podejść. Rozumiem, że macie broń dystansową, ale by mi się przydało z kimś na blisko walczyć. Dobra, jolo. Dawaj, piesku, ciśnij. Nie. Chodź tu, piesku, bo zginiesz. Masz. What ty?
What ty? Nie! Bo mi psa zabijesz! Ty dziadzie jeden, żeś mi psa mało nie zabił. What ty? Zabij go, please, zabij. Znaczy nie ps, nie pies, żeby zginął, tylko... Kurna, bo mi... Uff. Jedzenia nie ma dla niego. Piesek, szybko! O kurna, o kurna! Chodź piesku, bo... Zostań tu, bo zginiesz. A ty już jesteś... Ja cię dopiero zaadoptowałem, dobra. Gnoje, zabicie psa, czeka was sroga kara. Chodźcie tu. Wiecie co? Chyba tego nie... Chyba tej mieszczówki tak szybko kurna nie zdobędę. Otóż na to, że mi brakuje jedzenia i... Okej. Mam wasze dokumenty. Da, jestem na górze. Dobra, nie załatwię ich, bo nie mam łuku i nie mam amunicji w pistolecie. Do tych skrzynek się nie dostanę. A tutaj boję się, że ktoś może być. Będzie chciał mi rozsadzić tyłek, dobra. Mogę tu wbić? Nie. Czyli tutaj nie da się wyżej wejść. Tutaj jest zejście na dół, ale boję się, że ktoś tu może być. Nie, nikogo nie ma, okej. Medkit i 9712, to jest kod do czegoś. Strzały mi nie są potrzebne. A tutaj do M9, a mobie siada i 0021 kod jakiś. Gra zapisana. Tu jest, cela, okej, dobra. To my się, wiecie co, my się tam dostaniemy w następnym odcinku, bo ja coś czuję, że ja to... Będę troszeczkę przechodził tą lokację na następnym odcinku. A wyżej możemy spróbować się pozbyć tutaj kilku gości. Między innymi psa stróżującego, który tutaj jest. Muszę dokładnie celować, bo... O! O! Jak to szybko poszło! Dobra, Ała. Dobra. Tam jest dwóch najemników. No. No, dziękuję. Panowie zgi... Nelly. Wy to widzicie? Are you actually s... Wow. Ej, wow. Wow, ej! Już przesadzacie! Przesadzacie, tu jest za dużo. Tego, moje kieszenie tego nie pomieszczą. Dobra, weźmiemy to, co mogę. To, co mogę, wezmę. I chyba w następnym odcinku się zobaczymy, bo jest tego za dużo RPD, dobra. Ammo? Hello, motherfucker! Wow. Przykro mi, mogę tutaj być, bo mam dużego karabina. List polecony, okej. Okej. Promienia, muszę tędy przejść. Magazyn broni. I obstawiam, że ktoś tam będzie. Dobra, wiecie co? To zostawimy. To w następnym odcinku przejdziemy. Który się pojawi we wtorek, bo ten odcinek pojawi się w czwartek. Także no, widzowie. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Będziecie chcieli więcej odcinków zobaczyć na kanale z tej gry. No i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na mojej kanale, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i to chyba będzie na tyle.
Dokumenty przeczytamy jutro, w następnym odcinku, tak jak mówię, bo tu jest sporo tego. Także... do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao!